Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Poczekamy na Was 30 sekund, żeby Wam doszły powiadomienia. Pozdrawiamy Was z Bielska-Białej. Jesteśmy w pobliżu Sądu Rejonowego, w którym mieści się Wydział Karny w Bielsku-Białej na ulicy 1 Maja, budynek numer 9. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy przed sprawą ojca, którego na początku dziecko zostało zaszczepione przez drugiego rodzica, czyli przez mamę, wbrew woli taty. Czyli tata nie wyraził zgody, przekazał swój brak zgody na zaszczepienie mamie. Mama mimo to udała się na szczepienie z dzieckiem. Ojciec, widząc na koncie pacjenta skierowanie na kolejną dawkę, były tam dane koordynatora i adres mailowy. Więc w związku z tym, że było skierowanie i zbliżała się druga dawka, ojciec jakby wymienił wiadomości mailowe z panią koordynator punktu szczepień, że nie wyraża zgody, że pierwsze szczepienie było bez jego zgody, że nie wyraża zgody na zaszczepienie dziecka, na wzięcie udziału dziecka, żeby dziecko wzięło udział w eksperymencie medycznym, że to jest wbrew jego woli, że zgodę powinno, no nie zacytuję Wam dokładnie tej wymiany wiadomości, ale ojciec tam zadał wiele pytań do pani koordynator, na które dostał lakoniczną odpowiedź oraz napisał w tym mailu, że jeżeli jego dziecko zostanie drugą dawką zaszczepione bez jego zgody, no to wtedy powiadomi odpowiednie organy ścigania, tak? Tam chyba była właśnie mowa o prokuraturze. Więc poinformował o swoich prawach, a nawet obowiązkach panią koordynator. No i pani koordynator w związku z wymianą maili doszła do wniosku, tam przekazała to do działu prawnego. No i właśnie ojciec, właśnie dzisiaj, zaraz jesteśmy przed sprawą z artykułu 191, tak? Ma status oskarżonego. Tak, 191, już zaraz Wam jeszcze to potwierdzę. Tak, artykuł 191, paragraf 1 kodeksu karnego. Tak więc ma taką sprawę. Zaraz się odbędzie pierwsza rozprawa w tej sprawie, ale co w międzyczasie miało jeszcze miejsce? Nie dość, że dziecko pierwszy raz zostało zaszczepione bez jego zgody, nie dość, że ma zrobioną sprawę karną, ponieważ jako ojciec domagał się poszanowania jego prawa, decydowania o własnym dziecku i napisał to w wiadomości mailowej, nie używając wulgaryzmów, nie używając jakichś bezpośrednich gróźb. Przecież ojciec tylko napisał, że nie wyraża zgody na zaszczepienie. Powiedział, że jeżeli to się stanie wbrew jego woli, skieruje sprawę do prokuratury. Nie cytuję dokładnie, tylko Wam opowiadam, co było w tych mailach, bo w tym momencie nie mam tych dowodów przed sobą, więc Wam ogólnikowo mówię, ale na naszej poprzedniej relacji z wywiadem z ojca, która odbyła się w sobotę. Ten wywiad, tam macie szczegółowo zacytowany, ponieważ z ojcem przeprowadziliśmy wywiad. Odbyła się sprawa w sądzie rodzinnym, słuchajcie, i sędzia przewodniczący sprawy postanowił, że zgodnie z jego najnowszą wiedzą medyczną, sędziego, tak, przewodniczącego, dziecko ma zostać zaszczepione, wyraził zgodę na to szczepienie, więc dziecko drugą dawką zostało zaszczepione zgodą z wyrokiem sądu. Postanowieniem sądu, ojca. Gdzie ojciec nie chciał, żeby dziecko było drugi raz zaszczepione. A dziś właśnie jesteśmy przed sprawą ojca, który ma sprawę karną z artykułu 191 paragrafu 1, ponieważ troszczył się o własne dziecko. Ponieważ dzieci narządu rodziców nie są państwowe, jak się co niektórym wydaje, tak więc, tak jak Wam powiedziałam, pierwsza dawka była podana dziecku wbrew woli ojca, ale przy szczepieniu, decyzję o zaszczepieniu drugi rodzic podjął, ponieważ ojciec znał już dane pani koordynator, wymienił z nią wiadomości mailowe, no i zakończyły się wiadomości mailowe podaniem ojca do prokuratury. Wezwała ojca policja na rozpytywankę na początku tego mężczyznę. Ojciec udał się na policję, była tylko rozpytywanka, policja stwierdziła, że nie ma tutaj znamion przestępstwa, cofa to do prokuratury, ale jednak prokurator postanowił, że sprawa się odbędzie i został wezwany raz jeszcze już na przesłuchanie, tak więc taki ma zarzut i zaraz się odbędzie sprawa. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, ponieważ sama widziałam te wiadomości i no ja tam nie widzę znamion gruźb, ale jeszcze Wam zacytujemy ten artykuł, żebyście wiedzieli.
A raczej będziemy w ogóle nagrywać. A czy mamy złożone wnioski? Mamy, słuchajcie, właśnie zobaczymy, jak to będzie. Ponieważ zostały złożone wnioski. Artykuł 191, paragraf 1, kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tylko kwestia jest tego typu, kto kogo groźbą zmuszał. Przecież na zabieg medyczny musi wyrazić zgodę oboje rodziców. Więc kto kogo, jeżeli rodzic pisze, że nie wyraża zgody, zadaje pytania co do tego preparatu, który ma być dziecku podany w jego organizm, ingerencja w organizm jest i to poważna jeszcze czegoś, o czym nie mamy na ten moment dalej pełnego pojęcia, tak, jest w fazie testów, czyli jest to zgodnie z prawem eksperyment medyczny. Ja sobie tego nie biorę tak, że mi się tak podobają strzanty na ulicy, tylko ponieważ mamy co do tych preparatów analizy prawne prawników, wielu prawników są analizy prawne i one są jednoznaczne. Tak więc są od tego eksperci prawa i eksperci prawa po to znają prawo, żeby zgodnie z nim wydawać analizy. Tak więc dziecko, więc jak ojciec, który stosuje, słuchajcie, wiadomości mailowe, zadając pytania, mówiąc, że nie wyraża zgody, że jeżeli tak by się stało, to uda się do prokuratury, tak, zgłosi sprawę, no to jak taki ojciec grozi, że groźbą bezprawną zmusza do określonego działania? No ojciec ma prawo decydować o swoim dziecku, halo, to jest ojciec z pełną władzą rodzicielską. Tak więc mamy taką sytuację, jesteśmy przed sprawą i będziemy relacjonować. Zobaczymy, jak to będzie, ponieważ nie wiemy jeszcze, jak będzie przebiegać rozprawa, czy rozprawa będzie przebiegać z zachowaniem danych osobowych, jak to będzie wszystko wyglądać. To jest pierwsza sprawa, są złożone wnioski. Wiem, że więcej wniosków wpłynęło do sądu w charakterze widowni, w charakterze mediów. My tutaj wysłaliśmy wniosek, żeby uczestniczyć w rozprawie, żeby umożliwić nam uczestnictwo w rozprawie w charakterze mediów. Zadałam pytanie, czy dane osoby będą zachowane, na przykład podanie pierwszej litery nazwiska, żebyśmy wiedzieli, jak się przygotować, czy możemy transmitować na żywo, czy nie, ale nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego takiej odpowiedzi. Zresztą wejdę właśnie na maila i zobaczę. Jeszcze przyważ, bo może coś teraz mi wpłynęło. W każdym razie, słuchajcie, taka jest sytuacja. Jesteśmy tutaj po to, że Rebel24 nagłaśnia ważne sprawy dla interesu społecznego. Sami jesteśmy ciekawi, jak ta sprawa się potoczy. Nie mamy odpowiedzi. No, nie ma odpowiedzi na mailu. Wiem, że tam do niektórych osób było dzwonione w sprawach wniosków, do mnie nikt nie dzwonił, ani nie mam odpowiedzi, ale to nie jest istotne, może przed posiedzeniem po prostu sędzia podejmie decyzję, więc prawdopodobnie, duże prawdopodobieństwo jest takie, że będziemy nagrywać rozprawę na dysk, a później w zachowaniu danych osobowych ją udostępnimy. No zobaczymy, jaka będzie tutaj decyzja przewodniczącego. No co, no ojciec ma obrońcę. No wszystko było powiedziane w wywiadzie, tak? W wywiadzie było wszystko powiedziane, ale jesteśmy na miejscu, chcieliśmy, żebyście też wiedzieli, że tutaj dojechaliśmy, jesteśmy tutaj. No i Rebel 24 jest po to, żeby nagłaśniać sprawy ważne dla interesu społecznego, żeby interweniować, żeby udzielać takiego realnego wsparcia ludziom, bo jest to bardzo potrzebne, tak, żeby też nikt nie został sam w takiej sytuacji. No i co, będziemy chyba kończyć. No, jeszcze można wspomnieć, że za niedługo też Anetka dojedzie prawdopodobnie do Oświęcimia, więc też będzie relacja. A mówiła ci, że będzie relacja na żywo? Nie, no to znaczy nie. To spodziewasz się, że będzie relacja no, na żywo? No tak spodziewam się, a jeżeli nie, no to znając Anetkę, to prawdopodobnie znaczy nie, wszystko zapiszę na dysk. Wszystko będzie relacjonowane, ale ona albo nagrywa na żywo, albo na dysk, tak więc na zobaczymy. Na dysk i pewnie udostępni też później. No tak więc obserwujcie Rebel 24, rozprawa zaczyna się za 36 minut, tak więc o 12 się zaczyna rozprawa. I zobaczymy, na ile ten z przedsądu na pewno zrelacjonujemy, bo może uda nam się jeszcze z ojcem porozmawiać przed sądem i że udzielił nam już wywiadu i się z wami podzielił tą sytuacją, która go dotknęła. No i co wam mogę powiedzieć? Żebyście nas obserwowali. I co, życzymy wam miłego dnia. Bądźcie z nami. Kolejno sobie dołączają, my już kończymy. No. To będą mieli okazję sobie przewinąć. No, ale powiem ci, że zawsze tutaj u góry mam wyświetlone te pierwsze sobie, a teraz nie no, mam. No, ja też wcześniej na tym próbnym live'ie miałem wyświetlone, a później tylko ciebie miałem. No, od razu możecie dodać do obserwowanych stronę. Andrzej Nacjonalista. No, możecie dodać do obserwowanych, ponieważ Andrzej ma swoją stronę, to od razu też możecie obserwować treści, które udostępnia. Dobra, kończymy, nie? Idziemy zapłacić za parking do parkomatu, no i wbijamy do sądu.
I do zobaczenia. Czołem.